Paulina Krupińska pokazała zdjęcie Sebastiana Karpiela-Bulecki. Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bulecka wybrali się z dziećmi na weekend majowy do Turcji. Prezenterka Dzień Dobry TVN, która z reguły unika pokazywania na Instagramie zdjęć męża, tym razem zrobiła wyjątek. Na zamieszczonym przez nią nagraniu widać lidera zespołu Zeko Power w towarzystwie Tosi i Jędrzeja. Fani przyjęli nagranie z widoczna ulga. Od razu posypały się entuzjastyczne komentarze. Milo was widzieć tak rodzinnie. Cudowne miejsce, jak w raju, Paulinko. Piękna, krystaliczna woda, widoki, plaża z niezwykłym piaskiem, po prostu zycnie umierac. Moja droga, cudownego wypoczynku. Niech radość i szczęście będzie z wami. Taki rodzinny wypoczynek to ja rozumiem. Piękne miejsce i relacja. Dużo słońca wam życzę. Wygląda na to, że plotki o rzekomym kryzysie były przedwczesne. Zresztą Paulina i Sebastian chyba już się do nich przyzwyczaili. Tabloidy co chwila wróża im rozstanie, tymczasem oni od 9 lat są w związku, jak dowodzę zdjęcia z urlopu, udanym. Kiedy zaczęli się spotykać w 2014 roku, szybko zrozumieli, że mają podobne podejście do życia. Obydwoje pragnęli założyć rodzinę i mieć dzieci. Sebastian trochę już stracił nadzieję na biologiczne potomstwo. Próbując bezskutecznie namówić na nie swoja poprzednia dziewczynę Kajach. Na szczęście. Kiedy spotkał Paulinę, która podziela entuzjazm Sebastiana w kwestii rodziny, błyskawicznie doszli do porozumienia. Kiedy Paulina zeszła w pierwszą ciazę, nadal oficjalnie pełniła funkcję Miss Polonia. Ponieważ jednak kadencja przedłużyła się nie z jej winy, biuro konkursu wykazało wyrozumialość i zapewnilo, że nie będzie mieć do Pauliny żalu o ciazę, chociaż zabrania jej regulamin. W lipcu 2015 roku na świat przyszła Antonina, a 2 lata później Jędrzej. Paulina i Sebastian nie mają wątpliwości, że rodzicielstwo jest ich powołaniem. Obydwoje są bardzo aktywni zawodowo, więc wymienia się opieka nad dziećmi. Muzyk w jednym z wywiadów wyznał nawet, że woli zostawać z nimi sam, bez żony. Jak wyjaśnił w rozmowie z Na Żywo. Jak jesteśmy razem, to jedno z nas liczy, że to drugie coś zrobi. A jak jestem sam, to mam zaplanowany rytm, dzielam po kolei. Rzekomego kryzysu tabloidy dopatrywali się najpierw tym, że Sebastian zwlekał ze ślubem. Potem że nie chciał kupić większego mieszkania, w którym znalazłaby się garderoba dla żony. A ostatnio w fakcie, że Krupińska wolała zaprosić do programu Azja Express przyjaciółkę, a nie męża. Jak jednak wynika z zamieszczonego przez nią filmiku, i tak pojechał z nią do Turcji. Ze bez konieczności zabrania o nocleg i jedzenie.